W tym filmie omówimy działania na liczbach wymiernych, czyli odpowiemy sobie na następujące pytanie. Czy suma i iloczyn liczb wymiernych jest liczbą wymierną? I może przypomnę, co to jest liczba wymierna. Więc tak, liczba wymierna to jest inna nazwa na ułamek. Liczba wymierna to jest po prostu ułamek. A ułamek to jest nic innego jak iloraz dwóch liczb całkowitych. Dobrze, i po tym przetłumaczeniu właściwie o co chodzi tutaj, proponuję, abyście przerwali oglądanie tego filmu i sami spróbowali odpowiedzieć na te pytania. No dobrze, a teraz na nie odpowiemy. Zacznijmy może od sumy. Właściwie o co nas pytają? Czy suma ułamków jest ułamkiem? Więc prawdopodobnie wielokrotnie dodawaliście ułamki i wiecie, że suma ułamków jest ułamkiem. No, ale spróbujmy to udowodnić. Czyli tak, czyli mamy jakieś dwie liczby wymierne, czyli dwa ułamki i chcemy wykonać to dodawanie i przekonać się, że suma ułamków jest ułamkiem. No więc tak, ułamek to ma być iloraz dwóch liczb całkowitych. Czyli tak, w jednym ułamku mamy jakąś liczbę całkowitą A w liczniku, w mianowniku mamy być może inną, być może tą samą liczbę całkowitą B i mamy drugi ułamek, w którym mamy jakąś liczbę całkowitą C i inną lub tą samą liczbę całkowitą D. Czyli o tych liczbach wiemy, że A, B, C, D to są liczby całkowite. No dobrze, i jak się dodaje ułamki? No ułamki się dodaje sprowadzając do wspólnego mianownika, którym to wspólnym mianownikiem będzie, no tutaj, prawda, na pewno wspólnym mianownikiem będzie B razy D. No to ma być liczba, która jest podzielna przez wielokrotność dwóch tych mianowników, czyli tutaj mamy B, B, D, D. I teraz co? I teraz, prawda, A przez B, czyli tutaj pomnożyliśmy mianownik przez D, więc żeby zachować wartość ułamka niezmienioną, to jest A też musimy pomnożyć przez D. A z kolei w tym ułamku pomnożyliśmy mianownik przez D, czyli licznik też musimy pomnożyć przez B, czyli tu było C, C razy B. Tak, no i teraz wynik tego, no to jest BD jest w mianowniku B, D, a w liczniku mamy A. D plus BC. No dobrze. I teraz pytamy się, czy to jest iloraz dwóch liczb całkowitych. No tak, ponieważ B było całkowite i D było całkowite, no to iloczyn dwóch liczb całkowitych jest całkowity. Czyli to jest liczba całkowita. No ponieważ B i C było całkowite, prawda, to BC też jest całkowite, to też jest całkowite. Czyli w liczniku mamy sumę dwóch liczb całkowitych, czyli liczbę całkowitą. A więc suma dwóch ułamków jest ułamkiem. No, czyli to jest iloraz dwóch liczb całkowitych. Przejdźmy teraz do iloczynu. Z iloczynem jest w pewnym sensie jeszcze łatwiej. Iloczyn. No to co? Znowu mamy dwa ułamki. Powiedzmy A przez B mnożymy to przez
C przez D i znowu wiemy, że A, B, C i D to są liczby całkowite. Teraz jak się mnoży ułamki? No, ułamki mnożymy mnożąc liczniki i mnożąc mianowniki. No. I ponownie, no, ponieważ A i C było liczbą całkowitą, to A razy C jest liczbą całkowitą. Ponieważ B było całkowite i D było całkowite, to BD też jest całkowite. Czyli to jest liczba całkowita. No i to też jest liczba całkowita. No, czyli odpowiedź na to pytanie jest tak, jak się mogliśmy spodziewać. Tak, no, zarówno suma, jak i iloczyn liczb wymiernych jest liczbą wymierną. No i może jeszcze dla porządku, prawda, a co z różnicą i ilorazem? Więc może weźmy tutaj teraz dla porządku różnica i iloraz. Różnica. Różnica. I oczywiście można znowuż odejmować ułamki, ale może my zróbmy to korzystając z tego, co już wiemy. Więc jeżeli mamy dwie liczby wymierne, a minus b. No teraz a i b to są liczby wymierne. No to wiemy, że różnica to jest a plus minus 1 razy b. Teraz minus 1 jest liczbą wymierną, b jest liczbą wymierną, czyli to, co jest tutaj, to jest liczba wymierna. Czyli a jest wymierne i dodajemy do tego liczbę wymierną, więc wiemy, że wynik jest wymierny, czyli to jest wymierne. Czyli również różnica liczb wymiernych jest liczbą wymierną. No i jeszcze dla porządku weźmy iloraz. Iloraz dwóch liczb wymiernych, czyli ponownie mamy dwie liczby wymierne a i b, to są liczby wymierne, czyli ułamki. No, żeby napisać iloraz, to b musi być różne od 0. No i chcemy policzyć a podzielić przez b, ale teraz my wiemy, że a podzielić przez b to jest to samo co a razy 1 przez b. Teraz, jeżeli b jest ułamkiem, czyli jeżeli b jest równe jakieś c przez d, gdzie c i d są całkowite, c i d są całkowite, no to co to jest 1 przez b? No 1 przez b i d różne od 0, oczywiście d różne od 0, no to 1 przez b i c też różne od 0, bo b było różne od 0, prawda? Czyli 1 przez b, czyli c różne od 0 też było. Czyli 1 przez b to jest d przez c. Czyli znowuż to jest liczba wymierna. Wobec tego odwrotność liczby wymiernej jest wymierna. Czyli to, co wszyscy dobrze wiemy, że odwrotność ułamka to jest ułamek z zamienionym licznikiem i mianownikiem. Czyli to jest liczba wymierna. Czyli znowuż iloraz liczb wymiernych można zapisać jako iloczyn liczb wymiernych, czyli iloraz też jest wymierny. A więc widzimy, że wszystkie te podstawowe działania arytmetyczne, suma, iloczyn, iloraz i różnica liczb wymiernych pozostają liczbami wymiernymi.